Tell me, baby, tell me the truth. Tell me, honey, what are you gonna do? Tell me, baby, please tell me, what have I done? Przemyśl to, Werterze. Masz ostatnią szansę, żeby powiedzieć, gdzie jest to pudełko! Nie ma potrzeby, żeby taki młody człowiek aż tyle syna cierpiał. Pocałuj mnie w dupę! Naczelniki Raskolnikow, u nas problema. Co ty gawarisz? Ja nie mogę nigdzie znajdzie Dmitrija ani Użina. No, znowu kleją, Włodku. Nie powraciwaj mnie mi głowy. Na czym to stanęliśmy, panie Werter? Miałeś pocałować mnie w dupę. Pietrowicz, daj mnie nasz. Jeżeli nie chcesz powiedzieć mi tego teraz, to już nigdy nic nikomu nie powiesz. Gustawie, zostawiam ci szefa. Z przyjemnością, Konradzie. Zajemu, tak? Ubieramy się z własnych. Raczej nie. Werter, jesteś w stanie chodzić? Szlak, rozsłucieli mu język. Właśnie straciliśmy nasz napiwek. Trudno, żebym go domalował. Chłopcu, co tak długo? Mielibyśmy wcześniej was ostrzec, że będzie tam więcej rusków niż na sprzedaży w Monopolu. Izabelka, zabierz dziewczynki na spacer. Coś ostro pilnowali tego twojego siostrzeńca. Siostrzeńca? Miałem się wspomnieć, że wcieli mu język, ale to już chyba nie stanowi problemu. Marlo, czy tylko po to ja z Gustawem nastawiliśmy karku, żebyś mógł sobie teraz sam postrzelać do młodego? To ja w tym miejscu zadaję pytanie z śmieciu. Gdzie byliście przez ostatni rok? Dlaczego tak bardzo zależy wam, żeby dorwać Judyma? Mam rachunki do wyrównania. Był mroźny, grudniowy poranek. Pracowałem dla Marlowa od dobrych kilku lat. To właśnie u niego poznałem Lottę. Była wszystkim, o czym mógł marzyć facet taki jak ja. Razem wzięliśmy udział w niejednej akcji, a to miała być nasza ostatnia. Przeczułem kłopoty, gdy zobaczyłem, z kim przyszło nam się układać. Judym, psychopatyczny mafioso, którego bał się nawet Marlo, na dodatek zabrał ze sobą Barykę. Byłem jednak dobrej myśli. Tą akcją mieliśmy zerwać z naszym dotychczasowym życiem. Chcieliśmy uciec z tego pieku. Lot się marzył się domek gdzieś na słonecznej Sycylii. Czekało na nas nowe, wspaniałe życie. Dlatego bez wahania wzięliśmy tę robotę, choć sprawa śmierdziała z daleka. Mieliśmy odebrać jedynie małe, niepozorne pudełko.
grę wchodziły duże pieniądze, zbyt duże. Powinienem było przeczuć pułapkę, wiedzieć, że gdzieś może czaić się snajper. Los ta padła w moje ramiona. Wiedziałem, że to koniec. Wiedziałem, że nic nie mogę zrobić. Parę kajuty nie czekali na zaproszenie. Odgrali parę strzałów i wzięli nogi za pas, zabierając pieniądze i pudełko. Tego dnia straciłem wszystko. Jakiś czas później odnalazł mnie Gustaw. Poskładał mnie do kupy, choć byłem bliski śmierci. To on wskazał mi w życiu nowy cel. Zemstę. My wiązaliśmy się z umowy. Teraz twoja kolej. Jak dorwać Judyma? Maryjkę znajdziecie w pubie Klamot. Chleje tam całymi dniami. On doprowadzi was do Judyma. Barmanka wskaże wam go bez problemu. W końcu to mój pub.